Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy otwierać balanser z Chin. Balanser dwóch ogniw 12 V. W moim przypadku to będą żelówki, kwasiaki, jak tam kto woli. Będę starał się unowocześnić mój układ, zabezpieczając go przed niedogodnościami, że jedno ogniwo jest bardziej naładowane, drugie mniej. No i mamy tutaj, no to jest ciężkie, cztery takie same. Odłożę sobie na bok na razie. I na kogo trafiło? Na tego Benza, jak to się mówi. Dobra, tutaj nic w środku nie ma. Troszkę folii. Dobra, to trafiło na to. Otwórzmy, zobaczmy co jest w środku. Balancer. I instrukcja. Baterii Equalizer. HA01 12 V. Jest schemat. Dość czytelny. Shenzhen. No i dobra, mamy to. Kartonik. Nic tu więcej nie ma, odbierzemy sobie na bok. Zobaczmy sobie na ten equalizer. Nie chcę wyjść, wstydzi się. Jest jakaś plomba. Scratch to reverse. Jak? Reveal serial security code. Aha. Czyli jest jakiś kod bezpieczeństwa pod tym. Czyli to idzie zdrapać i coś będzie pod tym. Możliwe, że się boją o podrabianie. Ciekawe. Scratch to reveal security code. Ok. Powiem tak, zanim sprawdzę jak to działa, się tak fajnie otwiera, że musiałem. Ale co tutaj jest? Za dużo tutaj nic nie ma, panie. Tu są jakieś kondensatory, które są ładnie zasłonięte. Nie wiem, czy mi się uda przeczytać, co to jest. 16GF300. Nie wiem, tu są jakieś trzy kondensatory. Tu jeszcze coś jest i tu chyba, tu jest kondensator elektrolityczny. Tu też, tu i tu. Czyli choćbym chciał to rozkopać, jest to tak zbudowane, że nie dojdę do tego, o co tutaj kaman w środku. Trudno. Troszkę szkoda, bo byłem ciekawy, co tu jest. No ale tutaj nawet coś z tyłu jest napisane. Firma chyba, która robi obudowy, jest taka lekko przeźroczysta. Zamknąć się już nie chcę. Dobra, pierwsze wrażenie jest ciężkie. Jakość wykonania plastików jest naprawdę fajna. Ktoś dbał o to. Konektorki 1,25x8. Albo 22x16. No, dość takie grubawe żyły. I chyba jakieś takie 16 AVG. Czy nie wiem, czy to nie jest 1 mm². Sprawdzę i najwyżej później dopiszę, ile to jest dokładnie. No, ogólnie pierwsze wrażenie jest git. Teraz by trzeba było zrobić układ testowy i zobaczyć, jak to działa. Jedynie nie wiem, czy nie zamówiłem z
diodami, czy tylko tak przyszło. Będę musiał później zweryfikować, czy wszystkie są bez diody pokazującej, który jest aktualnie balansowany. Ale to wyjdzie w praktyce. Muszę zobaczyć na stronkę, co zamówiłem, bo znają życie, zamówiłem tańsze, a mi troszeczkę zależało, żeby pokazywało, z którego do którego ogniwa przyciska, który jest słabszy. Także sobie podłączę jeszcze jakiś przyrządas, żeby to mierzyć. No dobra, mamy. I wszystkie wyglądają naprawdę git. Wszystkie idzie otworzyć, tylko że no, nie idzie nic zrobić. Za dobrze to zabezpieczyli. Czyli jakby wiedzieli, że taki ciekawski jak ja tam zobaczy. Świadczy to raczej dobrze o produkcie, że dbają o elektronikę i o to, by tam nikt nie kopał. No w sumie to jest jakby element bezpieczeństwa i raczej nie chcą, żeby ktoś do tego ingerował. Dobra, unboxing gotowy, no jestem w miarę zadowolony. Na razie z samego produktu i jego jakości wykonania. Później się jeszcze przyjrzę dokładnie, czy czasem gdzieś nie ma jakiejś tak zwanej muki. Tutaj gdzieś widziałem, że chyba gdzieś nie jest do końca dociśnięte. Tu trochę żyły wystają, ale to nie jest, jak to się mówi, tragedia. Jest to dość solidnie wykonane. Przynajmniej jak na razie. Zobaczymy, jak działa. Dobra. Zaraz do Was wracam. Zbuduję układ testowy i lecimy z tematem dalej. Witam wszystkich. Przygotowałem zestaw testowy naszego baterii equalizera, czyli wyważarki, czy również to nazywałem balancer. A więc zestaw się składa z jednego akumulatora, z ładowarki, bądź można nazwać to zasilaczem laboratoryjnym, i miernikiem. Mam jeszcze w zapasie jeden miernik w razie W. I tak, jaki jest cel tego badania? Podłączymy sobie zgodnie ze schematem urządzenie, czyli w tutaj ten schemat, pierwszy po lewej, na dwie baterie 24V. I zobaczymy, czy to w ogóle działa. Bo nie wiem, nie ma żadnych takich konkretnych testów, nie znalazłem. Niby opinie są, że działa, ale chcemy to sprawdzić. Dobra, o, tutaj sobie odpalimy na zasilanie, żeby widzieć, jakie jest zasilanie na tym akumulatorze. Tak, żeby jeszcze ta druga kamera, bo tutaj jeszcze jest druga kamera na górze. Tutaj sobie odpalimy na prąd. Na prąd DC mamy 0. Teraz podepnę sobie miernik i jeszcze muszę tutaj jedną ręką jakoś to zrobić. Przepraszam, że nie będzie widać. Ok. Czyli tak, tu mamy teraz 12,96 i świeci dioda na B, czyli ten kanał nie jest zasilany, no bo na razie nie jest. Odpalimy sobie ładowareczkę, no, zasilacz laboratoryjny, jakiś program, a tu jest blisko, i sobie zmodyfikujemy go na 13V, równo 13V, będziemy mieli blisko. Ustawimy sobie prąd, no, bezpiecznie na razie, tak i damy sobie zabezpieczenie przeciwprądowe, bo nie wiem, co się będzie działo.
Dobra, to co? Jak to się mówi, czas start, odpalamy i patrzymy, co się będzie działo. I czas start. Coś bierze, ale mało. Pływa. A tutaj diody znikły. To spróbujemy troszeczkę podkręcić napięcie. Troszkę źle sobie to poustawiałem, bo chcę zrobić za pierwszym razem, ale chyba zaraz wrócę, jak tylko to poukładam lepiej. No i dobrze. Podejście drugie, już jest to lepiej poumocowane, nie będzie nic leciało. Dajmy temu, jak to się mówi, żreć. Damy 10 wyżej i zobaczymy, co się będzie działo. No. Coś się ruszyło. Tu też się coś ruszyło. A miga. Czyli A jest większe niż B. Wynika z tego. Dobrze. Dajmy mu więcej. Zobaczmy, co tu się będzie działo. A głównie tutaj. Tylko, że za wolno to zrobiłem. Damy mu 0,5 ampera. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Widocznie wyrównało już, albo uznało, że jest wyrównane. Damy mu jeszcze więcej. 14 V przy 0,5 ampera. Tutaj nic się nie zmienia. Tu się też nic nie zmienia. Jest podłączone wszystko, ale powinno rosnąć, a tutaj nie za bardzo chce coś się zmieniać. Nie. Dobra, już wiem, o co chodzi. Wyrzuca mi zabezpieczenie, bo być może on bije do tyłu, czyli muszę wyłączyć zabezpieczenie przeciwko napięciu. Mam nadzieję, że sobie nie zjaram zasilacz. Ale widać, o, teraz działa. Czyli bez tego zabezpieczenia to trzeba robić. Czyli A mamy większe napięcie, czyli tutaj jest prawdopodobnie A. A, white. To jest white, center, red. Czyli red będzie A. Według instrukcji red jest A. Red jest A. Czyli on pakuje tutaj ładnie prąd. Tutaj widać, że ładuje niecałe 0,5 ampera, ale na pewno troszkę więcej. To widać, że działa. I teraz niestety mogę tylko podwyższać, bo nie chcę, żeby zasilacz laboratoryjny działał jako odbiornik, więc damy mu od nowa. Tutaj powinno troszkę zlecieć. Znowu odpalimy. Działa. 0,5 ampera niby. Dobra, damy ci więcej. Damy ci amper. Tutaj dalej mamy 0,5 ampera. Okej. Damy ci jeszcze więcej. 15, choć 15 to już jest tak na granicy, bym powiedział. Ale widać, że coś pcha. 740 i pcha. No dobra, skończę przy tym napięciu, bo
Zacznie mi akumulator gazować, a tego nie chcę za bardzo. Ale widzimy, że działa. Działa to dość dobrze. Czyli można uznać, że będę to podłączał na dniach do mojej instalacji fotowoltaicznej. To dobrze. Jakby były jakieś pytania, coś bym miał powtórzyć, jakiś test albo coś, dajcie znać, wrzucę test, bo kolega z forum, no, można powiedzieć, że naszego małego forum na kanale pod filmami podrzucił właśnie pomysł, żeby tak to zrobić. I tak to zrobiłem. Mam nadzieję, że zgodnie z oczekiwaniami. Jedynie może być troszkę problem z moim wykonaniem, ale myślę, że nie było aż tak źle. Więc dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich. Lajki i subskrypcje mile widziane. Dzięki właśnie waszej pomocy takie materiały powstają. Między innymi też na wasze życzenia. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, bo wiadomo, że to działa. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.